w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji. Dzień dobry wszystkim, właściwie dobry wieczór przed świętami. Zebraliśmy się tutaj, proszę Państwa, dzisiaj, krótko mówiąc, po to, żeby poprzeć tych, którzy za nas, małą grupką, pilnują demokracji w Sejmie. Zebraliśmy się tu po to, aby wesprzeć ich w tym trudnym okresie. Idą święta, a oni z policją u boku pilnują konstytucji, pilnują demokracji. Poproszę koleżankę z Kodu Tuchowskiego o krótkie wystąpienie. Dobry wieczór Państwu. Ponieważ chcę kilka słów powiedzieć, to chciałabym się przedstawić i powiedzieć, dlaczego tutaj jestem i dlaczego od początku nie zgadzam się z dobrą zmianą. Moje nazwisko Małgorzata Stankowska-Staszczyk, jestem nauczycielem historii z ponad 30-letnim stażem i właśnie z tego powodu, że dobrze znam historię, tak mi się wydaje, to wszystko, co dzisiaj ma miejsce, napawa mnie przerażeniem i oburzeniem jako obywatela. I tak jak w preambule było powiedziane, w 1989 roku między rządzącymi a obywatelami została zawarta pewna umowa. Umowa, która mówiła o prawach i obowiązkach z jednej i z drugiej strony. I od ponad roku ta umowa codziennie jest łamana. Z antydemokratycznymi Węgrami. Rok zaledwie wystarczył na tą powszechną destrukcję. I można sobie zadać pytanie, czy pan Kaczyński chce przejść do historii właśnie jako człowiek, dla którego absolutnie nie liczy się dobro wspólne, tylko realizacja ambicji, by zdobyć władzę nad wszystkimi. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i na koniec życzę spokojnych świąt, a teraz zaśpiewamy Czarny Wals wspólnie. Jest jeszcze dla ciebie na własnym pogrzebie walc, czarny walc. My ciebie śpiewamy, gdzie pokonamy walc, czarny walc. Stróż, rany boskie, dokąd prowadzisz ten kraj? Rany boskie, oddaj co zabrałeś, napraw co spadłeś, straż. I apel do wszystkich, do hojniczan. Mówię i apeluję do wszystkich hojniczan, do wszystkich naszych gości, którzy przybyli tutaj z miast i miasteczek i innych małych miejscowości. I pytam was wszystkich, ile jeszcze władze PiS muszą odebrać nam praw, jak mocno jeszcze upodlić, które filary jeszcze kraju zniszczyć. Pytam zarówno tych, co od roku wychodzą na ulicę, jak i tych, co woleli do tej pory zostawać w domu. Pytam, jak długo jeszcze pozwolimy odbierać sobie najcenniejsze wartości, wolność, honor i demokrację.
Jak mogliśmy do tego dopuścić? Co jeszcze muszą spraprać, zabrać, byśmy zrozumieli, że to, co dzieje się tam w Sejmie, w rządzie, w ministerstwach, zagraża nam Polakom, naszej ojczyźnie i naszym dzieciom. Odbierają nam godność, szacunek, szacunek człowieka do człowieka. Odbierają wolność, a my milczymy? Odbierają nam prawa człowieka, a demolują edukację, przeinaczają historię, a my nadal jesteśmy cierpliwi? Kochani chojniczanie, spójrzcie dookoła. Na ulicy wychodzą do tej pory głównie ludzie starsi. Ci wszyscy, którzy jeszcze pamiętają komunę i widzą wiele podobieństw z tym, co jest, do tego, co było. A gdzie są następne pokolenia? Gdzie są 40-latkowie, 30-latkowie, 20-latkowie? Dlaczego jest z nami was ciągle tak mało? Powiedzcie, czy jeszcze wam nic nie zabrano? Mylicie się. Zabrano wam również godność. Zabrano spokój, zniszczono bezpieczeństwo waszych rodzin, okradziono waszą przyszłość i przeszłość. To z waszych przodków i z was zrobiono Judaszy i złodziei. I kiedy to zrozumiecie? Szukam was. Jeśli dalej pozwolimy na manipulowanie ustawami, na tak bezczelne ich pokryjomu uchwalanie, to za chwilę w siedzibie na Nowogrodzkiej, nie w Sejmie, Kaczyński z PiS-em przeprowadzą zmiany konstytucji. Tak, tej naszej konstytucji, może nie idealnej, może niedoskonałej, ale demokratycznie uchwalonej. Po paraliżu Trybunału Konstytucyjnego nikt już nie broni konstytucji. Nikt, jeśli nie my, my jej nie obronimy. PiS i pan Kaczyński na czele z prezydentem Długopisem i premierem rządu Beatą Szydło zniszczyli najważniejszy organ w państwie. Organ, który pilnował do tej pory konstytucyjnej zgodności praw i ustaw. Dostajemy dziś szybką szkołę patriotyzmu. Mamy teraz szansę pokazać, jak walczy się o honor i bezpieczeństwo naszych rodzin, o bezpieczeństwo naszych dzieci. Dlatego popieramy opozycję sejmową i tych, którzy siedzą tam dziś, wbrew do większości społeczeństwa, która przygotowuje święta i szykujemy się do świąt. Siedzą tam od kilku dni w Sejmie i od kilku dni nie będą i jeszcze przez wiele dni będą w Sejmie przebywać. Z tego, co wszystkim wiadomo, do 15 stycznia. Możemy im tylko przesłać nasze gorące serca i pozdrowienia. Po prostu trzymajcie się, nie dajcie się. Będziemy was bronić. Poprosimy o piosenkę. Jednocześnie posłem, ministrem sprawiedliwości i naczelnym prokuratorem. Prezydent kłamał w kampanii wyborczej i na kłamstwach dojechał do Pałacu Prezydenckiego. Rząd Beaty Szydło dalej nie opublikował niektórych wyroków Trybunału, a więc łamie prawo. Prezydent odmawia zaprzysiężenia 3 prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a więc łamie prawo. Prezydent nie udowodnił, że jest prezydentem wszystkich Polaków, jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, jest marionetką Jarosława Kaczyńskiego. Rząd próbuje przepchnąć Centrum Organizacji Stowarzyszeń i położyć rękę na wszystkich niezależnych organizacjach pożytku publicznego i stowarzyszeniach. Kraj powoli zaczyna coraz bardziej przypominać nie trzecią czy czwartą wymyśloną przez Jarosława Rzeczpospolitą, tylko Polską Rzeczpospolitę Ludową, do której nie chcemy wracać. Jarosław Kaczyński
twierdzi, że manifestowanie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości jest nielegalne. Panie Kaczyński, pan jest nielegalny. Rząd próbuje ograniczać manifestacje i kontrmanifestacje. I nie może być tak, żeby władza miała pierwszeństwo przed obywatelami. To naród jest na pierwszym miejscu, nie władza. Wreszcie mamy dość minister Zalewskiej i jej kretyńskich pomysłów dotyczącego zamykania gimnazjów. Dość skandalicznych wypowiedzi na temat aborcji. Dość kłamstw na temat konsultacji społecznych, których nie było w żadnym zakresie. Dość psucia szkół. Dość powrotu do średniowiecza i precz z minister Zalewską. Brawo. Krzyczmy, mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość wypowiadanych bredni ministra Macierewicza na temat katastrofy smoleńskiej, dość jego nieodpowiedzialnej zabawy z polską armią, dość upokarzania wojska i policji poprzez odznaczanie najzwyklejszych, za przeproszeniem, gówniarzy medalami. Precz z ministrem Macierewiczem! Precz! Precz! Mamy dość idiotycznych ustaw w temacie rolnictwa i ochrony środowiska. Precz z ministrami Jurgielem i Szyszko. Precz! Nie zabierajcie nam lasów! Precz! Ja tylko dodam, że minister Szyszko jest jedyną osobą w Polsce, która twierdzi, że ochrona środowiska polega głównie na wycinaniu drzew. I nie zgadzamy się wreszcie na nagminne łamanie regulaminu sejmowego, na odbieranie głosu posłom opozycji i bawienie się sytuacją przez marszałków Sejmu. Precz z marszałkami Kuchcińskim, Brudzińskim i Terleckim. Precz! Precz! Jest z nami Marek Szczepański, wicestarosta powiatu chojnickiego. Również członek Platformy Obywatelskiej, tak jak ja i tak jak kolega. Proszę bardzo. Chciałoby się powiedzieć dobry wieczór, ale myślę, że ten dobry ton chyba nie jest. Może żebyście państwo mnie troszeczkę lepiej widzieli, bo... Zazwyczaj na Starym Rynku o tej porze, czyli w grudniowy, przedwigilijny wieczór, śpiewamy kolędy. Niestety to, co się dzieje, ten coraz szerszy krąg zawłaszczania państwa powoduje, że ja jako pokolenie 40-latków, którzy nie strajkowali, którzy nie znają tak naprawdę tego, jak można popsuć państwo, jestem tutaj i chciałbym kilka słów skierować do państwa. Bardzo wiele oddaje piosenka, którą śpiewaliśmy, o, to jest właściwie sens tego, co może się dziać. Czy jest strach? Myślę, że już dzisiaj jest strach, a to widać po tym, że tak wielu z nas się tutaj zgromadziło. Dokąd ten kraj prowadzi prezes razem z partią, która dzisiaj rządzi, trudno powiedzieć, ale myślę, że to nie jest świetlana przyszłość. Nikt nie odbiera tym, którzy dzisiaj rządzą i nie kwestionuje wyboru, bo to były wolne wybory i ta partia wygrała. Ma prawo rządzić, ma prawo wprowadzać reformy, ale przede wszystkim musi słuchać ludzi, a protesty, które są, to, że my tu dzisiaj jesteśmy, oznacza, że nie ma zgody na to, co się dzisiaj dzieje. Nie ma zgody na reformę edukacji, nie ma zgody na zmianę o prawo o stowarzyszeniach, nie ma zgody na to, co się podziało rok temu, czyli Trybunał Konstytucyjny, który został tak naprawdę zlikwidowany. Dziś nie ma żadnego bezpiecznika w państwie. Dziś PiS, partia rządząca, ale też każda kolejna, która przyjdzie i będzie rządzić, nie będzie musiała się obawiać niczego. To dziś, to właściwie wczoraj, Trybunał Konstytucyjny to był jedyny sąd, który mógł zatrzymać każdą partię rządzącą. I tu nie mówimy o PiS-ie. To może być Platforma, to może być SLD, to może być jakakolwiek inna partia polityczna miała hamulec. Tym hamulcem właśnie był Sąd Konstytucyjny, czyli Trybunał Konstytucyjny. I dzisiaj, szanowni państwo, nie ma. Jutro, pojutrze, w jakimkolwiek innym dniu partia rządząca w parlamencie czy sali kolumnowej może przegłosować każdą ustawę. Każdą. I ona będzie dotykać wszystkich obywateli. Nikt nie stanie za obywatelem, jeżeli jego prawa będą pogwałcane. Dzisiaj mógł to robić Trybunał Konstytucyjny, znaczy do niedawna. Dzisiaj już nikt, to partia rządząca będzie decydować o naszej przyszłości, o przyszłości naszych dzieci. Bożena wspomniała, że tych 40-latków, 30-latków, 20-latków nie ma, dlatego że im jest dobrze. Ale jak zacznie zmiany, zaczną ich dotykać,
podatki, czy jakiekolwiek inne zmiany, to wtedy zaczną mi się otwierać oczy i mówić, kto na to pozwolił? Dlaczego dorośli, którzy mieli możliwość przy urnach wyborczych zadecydować, dlaczego na to pozwolili, dlaczego tego nie zatrzymali? I myślę, że jako reprezentant środowiska samorządowego jestem bardzo głęboko zaniepokojony, dlatego też jestem tutaj i przykro mi jest, bo chciałbym śpiewać tutaj wspólnie z wszystkimi kolędy. Mamy kolegów również w PiS-ie i to są ludzie bardzo porządni, ale dziwię się, że dzisiaj legitymują to, co robią ich koledzy w parlamencie. Niestety, tu kieruję słowa do kolegów. Jesteście współodpowiedzialni za to, co się dzieje i nie wmawiajcie nam, że jesteśmy złodziejami, rowerzystami, wegetarianami, bo tak nie jest. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy obywatelami i chcemy żyć w spokoju. Nie chcemy, żeby ktoś nam narzucał własną wolę. 2 miesiące temu tu brałem udział w czarnym proteście. Przyszedłem tu z moją małżonką i byłem w szoku, jak wiele kobiet się tutaj zjawiło. I oczywiście, co powiedziała partia rządząca, że to na pewno opozycja zmusiła ich, czy zapłaciła, czy nie wiem, jeszcze w jakiś inny sposób spowodowała, że oni tu się znaleźli na tym rynku. Szanowni Państwo, jesteście mieszkańcami Chojnic, okolic i czy pamiętacie, żeby tu były protesty tak wielkie, żeby tu były protesty kiedykolwiek, żeby ludzie musieli krzyczeć na rynku, nie wiem, na ulicach, że rząd, parlament nie rozmawia z obywatelami? Nie było do tej pory takich rzeczy. I dajcie nam protestować. Wiem, że dzisiaj miała być kontrmanifestacja. Pan, który reprezentuje środowisko zbliżone do partii rządzącej, albo też nawet partię rządzącą, bo jest asystentem jednej z posłanek, powiedział, że przykryje nas czapkami. Czy to o to chodzi, żeby stawiać człowieka przeciwko człowiekowi? Czy o to chodzi, żebyśmy mieli wolny kraj, że możemy wyrażać swoje poglądy? Przecież nikt nie broni, jak chcą robić manifestacje, proszę bardzo. Ale niech nie zabraniają ludziom spotykać się i wyrażać swoich poglądów, negatywnych też poglądów, bo władza musi słuchać i tych klakierów, ale musi też słuchać tych, którzy się nie zgadzają z tym, co oni dzisiaj działają. Nie odbieramy im tej władzy, bo mają ją w wolnych wyborach. Natomiast nie ma zgody i zgody nie będzie na zawłaszczanie państwa przez jedną partię rządzącą. Nie ma zgody! 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 Jeszcze jedna rzecz. Środowisko aktorskie. Autorytety prawnicze. Ja jestem prawnikiem. I to, co dzisiaj się wyprawia z prawem, z konstytucją, to, że najwyższy człowiek, który jest strażnikiem konstytucji, nocą podpisuje ustawy, bez obecności mediów zaprzysięża osobę, którą nazywa prezesem Trybunału Konstytucyjnego, łamie wszelkie reguły, doktor nauk prawnych. Aż przykro. Marionetka! Ja bym bardziej powiedział, panie prezydencie, zatrzymaj to, bo mówienie tak kategorycznych słów też blokuje drugą stronę. Wolałbym, żeby ci, którzy dzisiaj rządzą, ci, którzy dzisiaj mają możliwość zatrzymać się, tak jak w tej piosence, stop, bo to jest czas, żeby się jeszcze zatrzymać. Nie doszło do rozlewu krwi, ale w narodzie jest coraz większy bunt i nie chciałbym, żeby ta refleksja nastąpiła wtedy, kiedy poleje się krew, a wtedy będzie za późno. Myślę, że ci, którzy dzisiaj rządzą, muszą mieć świadomość, że to obywatele decydują, czy dostaną ten mandat za 3 lata i prezydent za 4 lata. Jeżeli się dzisiaj nie zatrzymają, to na pewno my nie zgodzimy się na to i będziemy protestować. Również my, samorządowcy, bo my również stanowimy prawo. I nie wyobrażamy sobie, żebyśmy robili coś przeciwko obywatelom. Także, szanowni Państwo, ja życzę Wam spokojnych świąt, mimo że w głowach na pewno będziemy mieli to, co się działo przed Sejmem i tych posłów, którzy dzisiaj nie mogą usiąść przy wigilijnym stole, bo bronią demokracji. Dzięki nim jest szansa na to, że ktoś zatrzyma to wszystko. Szanowni Państwo, przy tym wigilijnym stole, oprócz pustego miejsca, wspomnijmy tych, którzy walczą o naszą demokrację. Dziękuję. Brawo! 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 Thank you.
Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że wszyscy dzisiaj tutaj przyszliście i chciałbym podzielić się taką refleksją z dwóch perspektyw, ponieważ ja jestem nie tylko obywatelem i mieszkańcem Chojnic, ale także mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Krajowych Struktur Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, więc z tych dwóch perspektyw mam bardzo dobry ogląd na to, jak różnie można sprawować funkcje poselskie. Jak pięknie zachowują się posłowie opozycji, których dzisiaj przyszliśmy tutaj wspierać przecież. Jak pięknie zjednoczyli się posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u po to, żeby bronić podstawowych praw i wartości konstytucyjnych. I jak brzydko można się zachowywać jako poseł. Szczególnie jako wciąż jeszcze młoda osoba, ja pamiętam, jak dyrektorem szkoły, liceum, do którego chodziłem, był pan dyrektor Aleksander Mrówczyński, który był naprawdę dobrym dyrektorem. Szkołę rozwinął, o uczniów dbał i naprawdę wiele można się było od tego człowieka nauczyć. I ten sam człowiek, który był kiedyś ostoją chojnickiej oświaty, stał się nagle ostoją polskiej ciemnoty. To jest człowiek, proszę Państwa, podziękujmy mu za to, że to jest człowiek, który reprezentując Chojnicę, podnosi rękę za morderstwem polskiej edukacji, za niszczeniem Trybunału Konstytucyjnego, za łamaniem prawa, burzeniem praw i wartości człowieka w Polsce. Panie pośle, dziękujemy, bo pokazał pan swoją prawdziwą twarz i przynosi pan wstyd Chojnicom. Brawo! Wstyd Mrówczyński! Tak, tak, 14. Ja życzę osobiście wszystkim nie tylko spokojnych, ale zdrowych i fajnego nowego roku. I nie dajmy się, nie dajmy się! Tu jest naś dla ciebie, na wiosnę, bo...